Cześć, witam Was serdecznie. Ze względu na dość spore zainteresowanie poprzednim moim filmem o filtrze o osmozy odwróconej, chciałem zrobić tutaj mały update i wyjaśnić parę spraw. Ze względu na to, że mój kanał od samego początku miał być tylko blogiem informacyjnym, a nie żadnym poradnikiem, dlatego też no, poprzedni film, można powiedzieć, że był takim filmem tylko... Informacyjnym, co mi się przydarzyło, a nie to, żeby kogoś tutaj przekonywać do swoich racji. No ale przez to, że Udzieliłem właśnie tak mało informacji w tym filmie. Wygląda na to, że można sobie pomyśleć, że doczepiłem się do braku czy obciętej naklejki na restryktorze, który no, z punktu widzenia zwykłego użytkownika jest po prostu zwykłym elementem filtra i nie ma tutaj większego znaczenia w jego działaniu. No, niestety tak nie jest i postaram się tutaj to wyjaśnić najbardziej. I zrozumiale jak tylko potrafię, i od razu na samym początku dodam, że nieodpowiednia wartość dobranego tego ogranicznika przepływu nie oznacza, że ten filtr nie będzie funkcjonował. Bo on będzie działał i na pierwszy rzut oka, czy obserwując to po prostu. Z punktu technicznego będzie przelatywała przez to woda. Tylko jak to wszystko działa, już Wam mówię i zacznę tutaj od samego początku. Wybierając filtr odwróconej osmozy, przynajmniej w tej klasie cenowej, są dostępne praktycznie te same obudowy czy korpusy membrany. Zwykle te korpusy są przeznaczone od 25 do 100 GPD. Oznaczenie GPD oznacza ilość przelewanej wody przez ten filtr o znaczeniach w galonach. U nas no wiadomo przeliczenie na litry i tutaj przy najbardziej popularnej membranie 75 jest to niecałe 300 litrów na dobę, a w przypadku membrany setki jest to no, ponad ponad 350. I teraz często kupując oryginalnie zapakowane pudełko. na pudełku są yy, zwykle kratki z zaznaczeniem, jaka tam w środku membrana się znajduje i do tej membrany powinien być dobrany odpowiedni ogranicznik. Tutaj zaczniemy od tego, czym właśnie się te membrany różnią. 75, tak jak już mówiłem, to że ten parametr oznacza przepływ wody, to w budowie same, samej tej membrany oznacza to, że ona jest bardziej, że tak powiem, gęstsza. Znaczy, porównam to powiedzmy do sitka, który ma albo większe, albo mniejsze oczka, i albo coś przelatuje przez to sitko większej ilości albo mniejszej. Czyli tutaj 75 znaczy, że to sitko ma mniejsze oczka i wyłapuje troszeczkę nam więcej zanieczyszczeń i zabrodzeń. Setka ma większe oczka i filtracja jest troszeczkę mniej intensywna, ale za to mamy troszeczkę więcej, większy przepływ i więcej uzyskanej wody ro. Ale do przefiltrowania jest oczywiście potrzebne odpowiednie ciśnienie. Ciśnienie, które jest w kranie, czy nawet podniesione pompką ciśnieniową, nie jest wystarczające, żeby przepchnąć tą wodę przez tą membranę, tylko ta woda po prostu ją opływa. No i teraz, żeby zmusić tą wodę, żeby no, przeleciała, że tak powiem przez to sitko, trzeba przytknąć troszeczkę wylot tej wody ściekowej, żeby zwiększyć ciśnienie na tej membranie. I do tego właśnie służy restryktor, zwany inaczej ogranicznikiem przepływu, który powoduje, że Przytyka nam wylot ścieków, zwiększając ciśnienie na membranie, zmuszając przepływ tej wody właśnie przez membranę. No i teraz w przypadku membrany 75, gdzie te oczka, porównując, ma mniejsze, to ciśnienie na niej powinno być wyższe, bo inaczej nam ta woda przez nią nie przeleci w odpowiednim poziomie. Więc stosuje się restryktor o większej oporności. Czyli tutaj w tym przypadku o tym mniejszym przepływie, bo jest oznaczane to w mililitrach, czyli zwykle standardem do 75 jest 420 ml i ogranicza właśnie do takiej ilości ten restryktor, zmuszając większość wody do, do zwiększenia ciśnienia do przepływu przez membranę. Przy prawdku membrany setki ciśnienie już tak wysokie nie jest potrzebne z tego powodu, że, z tego powodu, że ona ma te oczka większe. I w momencie zastosowania restryktora właśnie 420 o mniejszym przepływie, zmuszając tą wodę właśnie do przepływu przez membranę, spowodowałoby, że przede wszystkim włącznie z tą wodą przedostawałyby się pewne zanieczyszczenia. Czyli ta woda nie byłaby w odpowiednim stopniu oczyszczana i nie trzymałaby parametrów, a poza tym mogłoby to spowodować uszkodzenie całej membrany i też skrócenie jej żywotności. Przypomnę, że taka żywotność membrany to jest około 2 do 5 lat, czyli jeśli zastosujemy nieodpowiedni restryktor, może mieć to wpływ na no, zużycie tej membrany, która no, kosztuje też niecałe tam 100 zł, zależnie od y, jakości producenta itd. Czyli tutaj z punktu widzenia zwykłego użytkownika ten filtr będzie działał, będzie filtrował, ale będzie miał wpływ na żywotność pewnych elementów i na jakość tej wody. Wiadomo, że w akwarystyce nie jest nam potrzebna jakaś tam super jakość tej wody, bo i tak ją poddajemy mineralizacji, więc nie jest aż to takie znaczące, ale no chcielibyśmy, żeby żywotność tego urządzenia była jak najdłuższa, bo to są nasze pieniądze, i później musimy kupować nowe elementy do prawidłowego jej działania. No, i też chcielibyśmy, żeby te parametry były stałe, a nie tak, że powiedzmy, no dzisiaj trzyma parametry, a po jakimś czasie przez to, że nieodpowiedni był zastosowany ogranicznik przepływu, już ta membrana nam nie trzyma tych parametrów. Myślę, że w tej chwili, wytłumaczyłem zasadę działania najlepiej jak potrafiłem. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. No i dlaczego niektórzy twierdzą, że kupując, powiedzmy, oryginalnie zapakowane pudełko, no oni też nie mieli naklejki, nie robią z tego większego kłopotu? Z tego powodu, że zwykle cały komplet sprzedawany, powiedzmy, z tym oznaczeniem 75 przez producenta jest odpowiednio rzeczywiście dobrany. Ale kiedy ja zakupiłem, to ten komplet został zamieniony, bo ja poprosiłem o membranę 100 GPD, i w takim przypadku łącznie z tą membraną powinien być wymieniony restryktor. Zapytałem się w mailu, czy ten restryktor jest wymieniony, czy jest odpowiedni. Nie uzyskałem informacji, jaki on jest, za to dostałem w komplecie. No, podejrzewam, że byłem zbyt ciekawski, po prostu dostałem restryktor z obciętą naklejką, żebym przypadkiem się nie zorientował, że on jest nieodpowiedni. Podłączając go, jeśli bym nie miał pojęcia o doborze właśnie tego restryktora do membrany, działałoby to. I tutaj naprawdę nic by się takiego wielkiego nie stało. I tutaj ci co uważałem, że no, trochę robię problem z tego. No. Mają rację, rzeczywiście by to działało, moim kosztem, z tego powodu, że może po pół roku, może po roku, musiałbym kupić kolejną membranę, bo przypuśćmy, zostałaby uszkodzona, przepuszczając y, nieodpowiednią ilość wody przez, y, przez właśnie przez nią, bo ten restryktor wytwarzałby za duże ciśnienie względem tej membrany, która została zastosowana w tej obudowie. Więc mam nadzieję, że. Y, Zrozumieliście, i tutaj ci, którzy no, lubią być oszukiwani i płacąc za coś, no ufają aż tak bardzo sprzedawcy. No radzę troszeczkę zachować jednak ostrożność, bo jakby nie było, to, to są wasze pieniądze. Wy tracicie je później na wymianie tych elementów, czy na wodzie, która przepływa, bo jakby nie było, część tej wody trafia do kanalizacji. Jeśli ten ogranicznik jest źle dobrany, to więcej wody może trafiać do kanalizacji. Także następny film no pewnie też będzie jeszcze z filtrem, ponieważ zamówiłem kolejny. Tutaj skorzystałem z prawa zwrotu. Miałem takie oczywiście do tego prawo. Zamówiłem kolejny. Pewnie zrobimy jakiś unboxing. Zobaczymy, jak, jak będzie to wyglądało przy kolejnym zamówieniu. Być może. Będzie tak samo, a być może będziecie mieli okazję porównać, jak sprzedawcy podchodzą różnie do tematu. Także jeśli już poruszyłem ten temat, to ten temat dokończę. Przy następnym, jeśli będę chciał pokazać jakieś nieodpowiednie zachowania, czy powiedzmy jakieś błędy sprzedaży, bardzo się głęboko nad tym zastanowię, czy to w ogóle ma sens. W tym filmie bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za wszystkie komentarze wszystkie lajki i subskrypcje. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.